Pedro Regis Anguera Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, Cuiaba, przekazane 10 grudnia 2023 roku. Drogie dzieci, jestem waszą matką i przychodzę z nieba, aby was wezwać do świętości. Otwórzcie wasze serca i przyjmijcie wolę Bożą dla waszego życia. Jesteście ważni dla realizacji moich planów. Pomóżcie mi, bądźcie cisi i pokornego serca, bo tylko w ten sposób możecie przyczynić się do ostatecznego triumfu mojego niepokalanego serca. Proszę was, abyście poświęcili się mnie. Ci, którzy mi się poświęcą, będą mieli swoje imiona na zawsze wyryte w moim niepokalanym sercu. Dajcie mi swoje dłonie, a ja zaprowadzę was do tego, który jest waszą jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie bójcie się, kiedy wszystko wydaje się stracone. Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Powróćcie do Jezusa, zaufajcie Mu i wejdźcie do Jego serca, pełnego miłości do was. Nie pozwólcie, aby rzeczy tego świata odciągnęły was od mojego Syna Jezusa. Kiedy czujecie ciężar krzyża, wołajcie do Jezusa. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Dbajcie o swoje życie duchowe. Wszystko w tym życiu przemija, ale łaska Boża w was będzie wieczna. Nabierzcie odwagi. W tej chwili sprawiam, że z nieba spada na was niezwykły deszcz łask. Naprzód, wielka burza nadejdzie na wielki statek, ale nie traćcie ducha, zawsze będę z wami. Diabeł będzie działał przeciwko ludowi Bożemu, ale cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni Jezusowi. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.